Dzień dobry, zaczynam vlogmas od pokazywania się w szybie, nie nadaje się do pokazywania jeszcze normalnie. Po prostu czuję się jak no, wypompowana, wykończona, nie spaliśmy prawie wcale. Ale dzień dobry, dzisiaj jadę ścinać włosy, więc ostatni dzień moich długich włosów. Dobra, my widzimy się jak się ogarnę. Witam Was ponownie już na dworze, ostatni raz w moich długich włosach. Co prawda końcówki już dawno wymagają ścięcia, więc tu żalu nie ma. Dotąd i tak bym je ścinała, no ale trochę zmiany w ogóle człowiek potrzebuje. Więc robimy grzywkę, ścinamy włosy, idę właśnie do fryzjera. Wytrzymajcie kciuki, żebym była zadowolona i nie wyszła od fryzjera z płaczem. Do później! Ja już prawie jestem w punkcie zero, czyli na miejscu. W ogóle założyłam dzisiaj czapkę mojego męża. Ale dobra, mniejsza z tym, ale... Stresuję się, naprawdę się stresuję. Ktoś powiedział, ja pierdzie, że tato po prostu nie ma się czym stresować, zawsze jakąś głupotę wynajdziesz, żeby dobrą do stresu. Ale tak, to samo ja, naprawdę się stresuję. Szczególnie, że te włosy, wiecie, od 2 lat nic nie zmieniam. Sama sobie podcinam końce, w ogóle do fryzjerów nie chodzę. Boję się rozczarowania. No wiecie, no jednak to jest niby tylko wygląd, no ale jednak... No wiecie, w sumie to włosy nie ręka. Tak sobie to tłumaczę. Dobra, prawie jestem na miejscu. Mam nadzieję, że będę mogła tam nagrywać. Oczywiście się spytam, czy mogę. Jeżeli wyrażą zgodę, to coś dla Was tam ponagrywam. A jak nie, to już się widzimy po. Hej, nie wiem co powiecie, ale dla mnie zmiana jest diametralna. Ale powiem Ci Wam, że czuję się fenomenalnie. Czuję taką lekkość na głowie. I zrobiłam sobie specjalnie taką grzywkę, że gdybym miała związać włosy, to ona będzie właśnie tak sobie wystawać. Wiecie o co chodzi? Mi się bardzo takie fryzury podobają. Jakieś pospinane do góry i tutaj takie właśnie. Tak kobieco to wygląda moim zdaniem. Nawet jak sobie zwiążę tutaj nisko kucyka, to tutaj będą tak fajnie... ta grzywka będzie tak z tymi pejsami fajnie o właśnie wystawała. No więc cięcie na mega dla mnie. Ja już tak krótkie włosy miałam ostatnio, nie wiem, z 5 lat temu, 6 albo jeszcze dalej. Naprawdę nie pamiętam, ale jestem zachwycona właśnie tą lekkością i kolor taki ładny wyszedł przez to. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem. Mam nadzieję, że się przyzwyczajicie do mnie, bo wiem, że będzie większość opinii ładniej wyglądałaś w długich włosach. No nic już nie zrobię i czasu nie cofnę, więc jestem zadowolona, a to chyba najważniejsze. Aż muszę się znowu odezwać, słuchajcie, no taka reakcja na Instagramie, po prostu jesteście zachwyceni do Agnieszki Szuli, mnie porównujecie do Grażyny Torbickiej, że 10 lat młodziej, że szczuplej, że po prostu zmiana bardzo korzystna. No ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i naprawdę jestem bardzo zdziwiona też tym, bo ja zazwyczaj w ogóle w krótkich włosach się źle czułam, a tu się czuję naprawdę no bardzo, bardzo dobrze i tak będę chodzić się dzisiaj obmacywać, no, ale tak to już jest, wszystkie doskonale mnie rozumieją, które przejdą jakąś metamorfozę, dla mnie to metamorfoza mega, z włosów do pasa do takiej długości, no naprawdę wow, sama siebie tym razem podziwiam za odwagę, bo trzeba mieć odwagę, uwierzcie, ja jestem taka bojdupa, za przeproszeniem, a tutaj no nowa ja, nowy rok, nowa ja, już to chyba mówiłam. Kochani, czuję się jak inna ja, nie wiem czy w ogóle dobrze jest kamera ustawiona, chyba tak, w ogóle jestem w domu, kończę vloga, gdzie ja mam patrzeć, aha tu, kończę vloga, wczoraj nic do Was tak naprawdę nie pogadałam, poza tym, że tam mało pogadałam o włosach, to już był koniec, skończyłam na tym, no to co, mamy dzisiaj niedzielę, wszyscy jesteśmy w domu i ja postanowiłam tutaj siedząc zakończyć tego vloga, wiem, że za dużo się w nim nie działo, no ale dla mnie już na mega się dużo działo, co chyba widać. Jak widać chyba po uśmiechu, czuję się fenomenalnie. Fryzura dalej się ładnie trzyma, ale dzisiaj już wieczorem umyję głowę i zobaczymy, jak sama będę w stanie ułożyć te włosy. No ale mam nadzieję, że problemu nie będzie. No z grzywki jestem na mega, najbardziej zadowolona, bo ja bardzo lubię, już Wam to mówiłam, właśnie o tego typu fryzury. I ja już grzywkę na boki miałam od razu i powiem Wam, że wczoraj pierwszy raz byłam fryzjera, no z tego względu akurat u tego, to jedyny fryzjer, jedyny. Przynajmniej jedyny, który został mi jakby... polecony, u którego można oddawać włosy na fundację Rock and Roll. No oczywiście, jak wiecie, oglądacie mnie na Instagramie, to nie przeszło absolutnie. Włosy rozjaśniane nie wchodzą w grę. I już milion z Was tu mnie pisał, milion. No przesadziłam, ale z 5 wiadomości na pewno miałam, a ja miałam rozjaśniane i poszły. No to nie wiem jak, ale faktycznie nawet wejdziecie na stronę fundacji, to nie ma takiej opcji po prostu, żeby włosy były rozjaśniane. Nawet mogą mieć 100 cm do oddania i tak to nie przejdzie.
My obcięliśmy 24 cm włosów poza zniszczonymi końcówkami, które było około 5 cm. Więc 30 cm włosów się pozbyłam, czuję się naprawdę, jakbym 30 kg zgubiła. A mówiąc w ogóle o kilogramach, to powiem Wam, że ostatnio tak jem, że w ogóle się nie mogę opamiętać i wiem, że po prostu jeszcze tylko moment i zaczynam tycie. A nie chciałabym do tego doprowadzić. Od jutra zaczyna się kolejne wyzwanie Ewy Chodakowskiej trwające 90 dni i postaram się brać w nim udział. Tak, postaram się, bo naprawdę jest mi ostatnio jakoś ciężko. Przygotowałam wszystko, co widzieliście, trochę się pokręciłam w kuchni, bo zawsze rano spędzamy czas z mężem w kuchni i nieważne, czy on idzie do pracy, czy do pracy nie idzie, to najpierw siedzimy razem i pijemy kawę, dlatego ja już tylko resztkę kawy tutaj mam i przyszłam do Was, żeby właśnie tego vloga jakoś zakończyć. Zaraz robię omleta dla całej naszej rodziny, a takiego omleta po prostu ze wszystkim, co mam, dlatego tak z lodówki wszystko po kolei wyciągałam. Czekajcie, łyk kawki. Wszystkie odgłosy, które słyszycie, tam leci film Battleship bodajże, więc to stąd. Mąż jest z dziećmi, więc mogę sobie chwilkę pogadać. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Obiad, właśnie zastanawiamy się wszyscy nad obiadem i wszyscy się kłócą, bo Ignacy chce krupnik. Ja mówię, taki obiad na niedzielę, on chce krupnik. Ja bym chciała mielone kotlety tak naprawdę z ziemniakami, bo sobie postanowiłam, że jeszcze dzisiaj pofloguję, bo skoro jutro zaczynam wyzwanie, to mogę sobie jeszcze dzisiaj pojeść domowego jedzenia, takiego prawdziwego, bez żadnych ograniczeń, wiecie, że ziemniaki, kotleti, wszystko po prostu naraz. To. Kolejna rzecz, jaką chciałam Wam tutaj powiedzieć na zakończenie tego vlogu, jestem w ogóle taka uchachana, po prostu nie mogę, no bo człowiek się czuje zupełnie inaczej, czuję się po prostu, jakbym była zupełnie inną osobą, zupełnie. I jakby naprawdę ze mnie ściągnęli wszystkie te nieprzespane noce, to zmęczenie, plus jeszcze taka lekka, po prostu tak lekko mi na tej głowie, że coś niesamowitego, jak zastanawiacie się nad zmianami, to naprawdę róbcie to. Ja się bałam ich strasznie i warto, warto. Łódzka gada, nie? Dobra. I jeszcze co, ale coś Wam tutaj chciałam powiedzieć. A, i ten fryzjer został mi polecony i powiem Wam, że to był pierwszy fryzjer, do którego ja poszłam i z takim lękiem, bo wiecie, że ja bardzo rzadko chodzę do fryzjera i mówię tak, a co robimy? Ja mówię, ścinamy. Jak? Ja mówię, no tak nie za krótko, może posprawdzamy. I słuchajcie, sprawdzaliśmy, cięliśmy po kawałku jakby i ja cały czas, dobra, jeszcze krócej, niech tak będzie, dobra, zostaje. Więc ścinamy i mówię, robimy grzywkę taką, i tak Pani powiedziałam, robimy taką grzywkę, że jak zwiążę włosy, to żeby mi tutaj ładnie po bokach ta grzywka wystawała. Ja już w takim stylu grzywkę mam któryś raz i zawsze mówię, że to jest grzywka na Jennifer Lopez, ona ma takie świetne zawsze fryzury. Wiecie, tu na przykład koka ma właśnie, a tutaj i tak ładnie wystają te włosy. I tak zawsze się dobrze czułam, czy w długich włosach, czy w krótszych, to właśnie z taką tutaj grzywką. No więc tak postanowiłyśmy i słuchajcie, kobieta po prostu, okej. Myślę, jakoś tak w ogóle bez tak cyk, grzywka obcięła. Później ją przy modelowaniu jeszcze dotniemy i z taką grzywką zostałam po prostu. I myślę, o nie, włosy, ciach, wiecie, o co chodzi, na podłogę się sypnęły, drugi raz, ciach, krócej, okej. I tak się tylko sypało to wszystko i mówię, już nie ma odwrotu, jak ja wyjdę. Nagle sekunda, słuchajcie, jakieś środki, modelowanie, prostowanie i nagle mnie, cyk, proszę popatrzeć w lustro i ja mówię, matko, jest tak jak chciałam. Ona mówi, piękna zmiana, co? Bardzo dobra decyzja i naprawdę wydawało mi się, że jak ja się będę czesać z takich włosów, przepraszam, że ten vlog jest tylko o włosach, ale wiecie, no po prostu jestem tak podniecona, że muszę o tym gadać. Ale zobaczcie, nawet jakbym spięła sobie tylko tutaj włosy, to już jest jakaś fryzura. Czy tak jak mówię, właśnie zawiązała tutaj koka, czy nawet w zwykłym kucyku nisko, to już fajnie wygląda, jak jest właśnie ta grzywka tak naprawdę. Infantylnie można się i w dwa kucyki uczesać, no ale tak chyba chodzić nie będę uczesana. Ale wszystko zrobić, wiecie, o co chodzi, na przykład można sobie tutaj tego koczka zapleść wyżej, a resztę zostawić. No po prostu kombinować teraz mogę, jak nie wiem, i już chodzi mi po głowie, żeby codziennie jaką fryzurę zrobię, no od jutra, bo dzisiaj jeszcze chodzę w takich włosach jak od fryzjera. Będę dla Was nagrywać codzienną moją fryzurę, a potem opublikuję ileś tam fryzur na raz. Co Wy na to? Dajcie znać. Dobra, i to tyle. I jeszcze raz, farba, którą farbuję włosy, sfarbuję sama w domu. Macie link w opisie, jest to farba z Matrix. Kupuję takie tubki, osobno kupuję oksydant, mieszam je. No i tyle. I kładę na głowę. I od razu w pierwszej chwili nie jestem zachwycona kolorem, dlatego że kolor jest bardzo taki mocno ciepły przy głowie, dalej taki aż prawie srebrny, ale po czasie Wam powiem, ten kolor tak ładnie, po czasie, dokładnie 2-3 mycia i kolor się robi idealny. Dla mnie idealny, bo to jest taki beż. Ani ciepły, ani zimny, tutaj tak ciężko widać, bo światło, poczekajcie, ja je wyłączę najlepiej. Może się teraz zrobiło ciemno, ale przynajmniej, o właśnie, tak ten kolor wygląda, bo teraz jest naturalne światło. Widzicie, to jest taki beż. Ani ciepły, ani zimny. No ja się czuję w nim idealnie, ja się bardzo źle czuję w bardzo chłodnych odcieniach. Czyli taki aż pod białe, pod srebrne, ale też źle w takich, wiecie, pomarańczowo-żółtych, jak ostatnio w Denko te włosy wyglądały, taki kolor miały. Dobra, typowo o włosach, więc to nawet nie wiem, czy vlogiem powinno się nazywać, to by się powinno nazywać film o moich włosach. No ale tyle.
Kończę, kochani. Jeszcze się muszę do Was odezwać na Instagram. Spędzam czas z dziećmi, ściągamy dzisiaj święta, rozbieramy choinkę. Mąż już pościągał pomarańcze, więc jeden plus. No i co? My widzimy się w następnym filmie. Nie wiem, czy we vlogu, ale na pewno w jakimś filmie się widzimy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa! Pamiętajcie, kobiety, nie bójcie się zmian. Naprawdę zmiany są potrzebne. Matko, że ja to mówię, coś niesamowitego. Pa!